jeżeli mamy dawcę, który wymaga takiego przeszczepienia, a ma zdeponowaną tutaj własną krew, wtedy jest ona gotowa do użycia bez konieczności szukania odpowiedniego dawcy, że 20 lat ta krew może być bezpiecznie przechowywana. Przyjmujemy te 20 lat, natomiast nie możemy powiedzieć, że więcej, tylko dlatego, że po prostu nie ma takich badań zrobionych. Najprawdopodobniej można tą krew przechowywać znacznie dłużej. Statystyki światowe mówiły o tym, że się wykorzystuje mniej więcej jedną na 10 tysięcy przechowywanych próbek. Natomiast w tej chwili duże banki wydają już co tysięczną próbkę do terapii.